symbolice medycznej na monetach, jak zbiera komisjatycznych Branickich i wygłosi go pan Piotr Ciołek, który był Muzeum Historycznego w Białymstoku, a dodam tylko, że wykład musiał być dzięki finansowemu wsparciu z programu ministra nauki szkolnictwa wyższego Społeczna Odpowiedzialność Nauki pod tytułem od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego Dziedzictwo Medyczne w Białymstoku. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Tematem mojego dzisiejszego wystąpienia jest moneta dla zdrowia, tak brzmi ten temat, ale chwilkę chciałbym poświęcić zjawisku Pałacu Branickich w numizmatyce. I tu mamy chwilę, bo to jest numizmatyki. Przepraszam bardzo. Ponieważ Pałac Branickich jako jedna z najważniejszych budowli zabytkowych i najbardziej reprezentacyjnych, najlepiej rozpoznawalnych budowli Białegostoku, pojawił się już wcześniej w numizmatyce, jest w numizmatyce reprezentowany. I tutaj przedstawiam państwu kilka żetonów i medal, które noszą na sobie wizerunek właśnie fasady frontowej Pałacu Branickich. Jest to taka grupa trzech żetonów o nominale 4, 7 i 320 klemensów wyemitowana przez Urząd Miejski w Białymstoku z okazji 320. rocznicy uzyskania praw miejskich przez Białystok. Taki żetonik z 2009 roku wyemitowany przez Mennicę Kresową, no dosyć takich skąpych walorach estetycznych i bardzo ładny medal turystyczny, dostępny tutaj w pałacu na miejscu z serii Złota Polska. Również Akademia Medyczna oczywiście zdaje sobie sprawę, nie przepraszam, nie Akademia, Uniwersytet Medyczny, a kiedyś Akademia Medyczna, uczelnia zdaje sobie sprawę z tego, jak pięknym, wspaniałym budynku, z jak piękną tradycją się styka i korzysta z tego przy rozmaitych okazjach. Ja naliczyłem 6 medali okolicznościowych i honorowych nadawanych przez Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Medyczną kiedyś, z czego 5 nosi na sobie wizerunek właśnie fasady frontowej Pałacu Branickich. Ale Pałac Branickich dla numizmatyki podlaskiej to nie tylko wizerunek na numizmatach, ale tutaj jeszcze moment może jeszcze poświęcę chwilkę na to wydarzenie, które dzisiaj nas tutaj zgromadziło, ponieważ rozmawiamy o medalach, o numizmatach właśnie takich kolekcjonerskich. I żaden z tych numizmatów, ani medale okolicznościowe czy honorowe wydawane przez Akademię Medyczną, kiedyś dzisiaj Uniwersytet Medyczny, ani też te produkty turystyczne, numizmaty turystyczne, nigdy nie trafił do tak dużej liczby odbiorców, jak moneta, właśnie 5-złotowa moneta, z jednej strony okolicznościowa, ale z drugiej strony obiegowa, ponieważ sama wielkość nakładu to jest ponad 1 000 000 sztuk, ten numizmat trafi nie tylko do kolekcjonerów, a kolekcjonowanie polskich monet emitowanych przez Narodowy Bank Polski jest bardzo popularne nie tylko u nas w kraju, ale generalnie na świecie, ale trafi też na pewno do obiegu i któregoś razu możemy być zaskoczeni, że gdzieś właśnie w sklepie ktoś wyda nam resztę taką właśnie 5-złotówką. Także tutaj rola tej monety jest naprawdę poważna. Pani profesor zwróciła uwagę również na to, że będzie poprzez tą monetę popularyzowane dziedzictwo Białegostoku i właśnie również sam Pałac Branickich oraz Uniwersytet Medyczny. Ale tak jak wspomniałem, sam wizerunek w numizmatach pałacu to jeszcze nie wszystko, ponieważ Pałac Branickich ma bardzo głębokie historyczne związki z numizmatyką. W ogóle pierwsza znana historia numizmatyki w Białymstoku zaczyna się właśnie pod tym dachem. No nie dosłownie, bo pałac spłonął, więc dach jest nowy. Ale tutaj w murach Pałacu Branickich. I wiąże się oczywiście z ostatnim i najlepiej nam znanym przedstawicielem rodu Branickich, Janem Klemensem Branickim. Jan Klemens Branicki, tutaj nie będę pewnego biogramu przytaczał, ale była to persona niezwykle istotna dla Rzeczpospolitej Polskiej. Był to hetman wielki koronny, wojewoda i kasztelan krakowski, więc wtedy funkcjonowała w Polsce Rzeczpospolitej Polskiej gradacja senatorów, więc pierwszy senator świecki Rzeczpospolitej.
I w związku z tym, że pełnił tak eksponowane stanowiska, że był tak ważną osobą dla państwa, to był praktycznie cały czas obdarowywany przez monarchów. I to nie tylko monarchów polskich, ale przez tych zwłaszcza, ale też przez monarchów zagranicznych. Ale to również nie przez samych monarchów, ale też przez rozmaite misje dyplomatyczne. I tutaj widzimy portret Jana Klemensa Brahińskiego, który względnie niedawno w parze z portretem Izabeli z Poniatowskich Branickiej względnie niedawno trafił do zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Jest nadflankowany przez awers i rewers medalu wybitego właśnie na polecenie Augusta III, bardzo plastycznego, wykonanego w srebrze, który upamiętnia święto Orderu Orła Białego. I widzimy na rewersie tej monety na stoliku spoczywający właśnie łańcuch Orderu Orła Białego i krzyż tego orderu przewieszony przez krawędź tego stolika. Możemy być absolutnie pewni, że taki medal trafił również do Jana Klemensa Branickiego i znajdował się tutaj w pałacu, ponieważ Jan Klemens Branicki był kawalerem Orderu Orła Białego. Niestety źródła pisane bardzo mało informacji przynoszą na temat kolekcji numizmatycznej Jana Klemensa. W zasadzie jest tylko jeden taki pasus w inwentarzu pośmiertnym sporządzony w 1772 roku, że w gabinecie znajdują się numizmata Augusta II. I nie wiadomo ani ile ich jest, ani co to w zasadzie jest. A kolejny slajd powinien przekonać nas do tego, że kolekcja ta musiała być rozbudowana, ponieważ jako jeden z niewielu dostojników państwowych Jan Klemens Branicki znalazł się osobiście na monecie. Na medalu. I tutaj przedstawiam Państwu awers i rewers medalu upamiętniającego koronację Augusta III w 1734 roku. Na awersie widzimy po piersie króla w zbroi, też bardzo plastyczne, bardzo ładne. I na rewersie taką dosyć rozbudowaną scenę przedstawiającą moment koronacji. I bezpośrednio za królem, jakieś powiedzmy półtorej kroku za królem, w tą samą stronę zwrócony co król, stoi marszałek Wielkiej Koronny z laską marszałkowską. Widzimy tak też troszkę za królem, ale stojący z boku z mieczem uniesionym do góry, obnażonym, stoi miecznik Wielkiej Koronny. I po prawej stronie między miecznikiem a marszałkiem stoi właśnie Jan Klemens Branicki. Trzyma chorągię, pełnił on wówczas funkcję chorążego Wielkiego Koronnego i towarzyszył w zasadzie we wszystkich uroczystościach królewskich. Z jednej strony takie medale były pewnego rodzaju aktem przyjaźni, aktem takiej sympatii również politycznej, stosowywanym przez monarchę do któregoś ze swoich popleczników. Tak co roku, w zasadzie kilka razy w roku można było taki medal otrzymać od władcy i był to wyraz jego sympatii, wyraz przynależności też do określonej prawda, grupy politycznej. I jak widzimy, Jan Klemens Branicki od samego początku należał do właśnie tej grupy elitarnej, które otrzymywały tego typu numizmaty i one musiały się po prostu tutaj w Pałacu Branickim znajdować. One pełniły też funkcję dwojaką. Z jednej strony dla króla było to narzędzie zbliżania do siebie swoich popleczników politycznych, a z drugiej strony dla osób, które otrzymywały te numizmaty, była to też pewnego rodzaju nobilitacja przez ustosunkowanie. Ktoś, kto odwiedzał domostwo takiego magnata, który dysponował już wieloma tego typu medalami, nie tylko otrzymanymi od królów polskich, ale też od królów francuskich, czy carów rosyjskich, czy króla pruskiego, pokazywał właśnie tą swoją kolekcję numizmatów, jeszcze pokazywał, prawda, że tutaj się znalazł na tych medalach wykonanych i sprezentowanych przez króla. I to było właśnie dowodem na jego takie dobre ustosunkowanie. I tutaj ustosunkowanie trwało, ponieważ były też inne
metody zakomunikowania tego, że się jest w dobrych stosunkach z innymi monarchami, a to chociażby poprzez odznaczenia, prawda, Order Orła Białego czy Order Świętego Andrzeja, którym został również uhonorowany Jan Klemens Branicki, czy Order Złotego Runa. Ale do takich honorów podchodzi się tylko raz, a te medale były dowodem na ciągłą łaskę królewską i ciągłe dobre stosunki z monarchami zagranicznymi. Tutaj jeszcze dwa przykłady. Tych medali jest bardzo dużo, tak jak mówię, było bitych generalnie po kilka rocznie w samej Polsce i Saksonii. Generalnie zwłaszcza w Saksonii. I tutaj po lewej stronie medal upamiętniający narodziny najstarszego syna Augusta III, Fryderyka Chrystiana, i po prawej stronie medal upamiętniający śmierć Augusta II. I też wszyscy poplecznicy polityczni, tacy najważniejsi Augusta II i ci, którzy sprzyjali elekcji jego syna, późniejszego Augusta III, otrzymywali właśnie takie upominki w postaci tych medali. Więc taka kolekcja w Białymstoku również musiała funkcjonować, tak jak powiedziałem, informacje jej dotyczące są dosyć skąpe, ale poprzez samą osobę, z którą mamy do czynienia, możemy wnioskować, że był to zbiór duży, który też właśnie być może nawet był bogaty w jakieś numizmaty tureckie, bo przecież w warunkach Rzeczpospolitej to hetman wielki koronny odpowiadał za kontakty dyplomatyczne z wysoką Portą Otomańską, więc jakieś prezenty również z tej strony otrzymywał. I tutaj chciałbym przejść już do głównego tematu dzisiejszego mojego wystąpienia, czyli do monety jako takiego, czy to narzędzia funkcjonującego w świecie zdrowia i choroby. Tutaj celowo unikam słowa medycyny, ponieważ z medycyną to często miewało bardzo mało wspólnego. Będziemy się poruszać raczej w domenie pewnych wierzeń i etnografii niż medycyny. Ale pierwszy przykład, który pozwoli nam, mam nadzieję, dosyć gładko przejść od Jana Klemensa Branickiego do właśnie tematu monety zastosowanej jako czy to lekarstwa, czy narzędzia medycznego, będzie osoba Stefana Czarnieckiego, pradziada Jana Klemensa Branickiego, tutaj przedstawiona na slajdzie figura, rzeźba przedstawiająca właśnie Czarnieckiego, znajdująca się w Pikocinie, wystawiona przez wnuka, czyli przez prawnuka, czyli przez Jana Klemensa Branickiego. Druga wolnostojąca rzeźba osoby świeckiej w Rzeczpospolitej. Pierwsza to kolumna Zygmunta, druga to właśnie ten pomnik. I pojawia się koło tej rzeźby talar Zygmunta III Waza. W 1653 roku Czarniecki ze swoim oddziałem w czasie wojen z Kozakami obległ miasto Monasterzyska na Ukrainie. I w czasie jednego z bardzo krwawych szturmów na tą miejscowość odniósł niezwykle poważną ranę. Został postrzelony w głowę z bardzo bliska z muszkietu lub z rusznicy. Kuli nie znaleziono, więc do końca nie wiadomo. W każdym razie kula wyrwała mu sporą część twarzy, większość zębów oraz podniebienie. Trzeba było Czarnieckiego szybko ratować, oczywiście potężny krwotok, ale żelazne zdrowie pozwoliło mu jakoś się z tego wykaraskać. No ale nieobecność podniebienia nie tylko utrudnia mówienie, ale też bardzo utrudnia jedzenie. I lekarz, który doprowadzał do zdrowia Czarnieckiego, wykonał z monety srebrnej sztuczne podniebienie, protezę podniebienia możemy powiedzieć, którą wmontował mu w usta i w ten sposób uratował życie Czarnieckiemu. No, Czarniecki do końca swoich dni mówił bardzo niewyraźnie, ze względu właśnie na spore zniekształcenia w okolicy tej trzeciej czaszki. I posiadał bardzo duże blizny, takie gwieździste na policzkach. Usiłował je zamaskować zarostem, co słabo się
udawałoby były naprawdę obszerne. I to jest taki pierwszy przykład zastosowania monety jako właśnie takiego elementu protetycznego. Ale dalej przejdziemy już do świata raczej magii. Tutaj mamy grafikę oraz zdjęcie pewnego przedmiotu bardzo drobnej wielkości. To jest tak zwany Lee Penny. Podróżujemy do Anglii, to już nie jest Rzeczpospolita, do Anglii w średniowieczu. Do czasów krucjat, po śmierci króla szkockiego Roberta Bruce'a w 1307 roku, jego najbliżsi rycerze postanowili udać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na tą pielgrzymkę zabrali ze sobą serce Roberta Bruce'a właśnie po to, aby ułatwić drogę do Królestwa Niebieskiego swojemu królowi. I podobno, tak jak głosi ta legenda, w Hiszpanii ta cała karawana została napadnięta przez Maurów. Maurowie zostali odparci, kilku rycerzy szkockich zginęło, a część z nich wzięła maurytańskich jeńców i wróciła do Anglii. Wśród tych rycerzy był Szymon Lockhart z Lee, który wziął jednego jeńca, ale za to bardzo znamienitego, jak się później okazało. I postanowiła, w zasadzie jego matka, starsza już wówczas kobieta, postanowiła tego jeńca za okupem przywrócić rodzinie. Ta rodzina była zainteresowana, okup został, tam wszystkie uzgodnienia miały miejsce, oczywiście spotkano się i w czasie odliczania okupu ze strony tego jeńca maurytańskiego występowała kobieta, która wyliczała właśnie monety, aby wykupić swojego krewnego i w pewnym momencie drobiazg jakiś jej wypadł z sakwy, ona go błyskawicznie zabrała i schowała, a Sir Lockhart odniósł wrażenie, że jej intencją było to, żeby on nawet nie zauważył, co to w ogóle wypadło. Więc zażyczył sobie, że koniecznie to, co jej wypadło, to musi się znaleźć, wejść w skład tego wykupu. No i rzeczywiście tak się stało, ta kobieta mu wyjaśniła, że jest to niezwykle skuteczny amulet leczący wszelkie choroby, a zwłaszcza dżumę, ospę, a nawet szaleństwo. I w ten sposób talizman, który do dzisiaj znany jest w Anglii jako The Lee Penny, trafił do rodziny Lockhartów. Lockhartowie wykorzystywali go w celach medycznych przez stulecia, tak jak mówię, do dzisiaj się znajduje w posiadaniu tej rodziny. Z różnym efektem udokumentowali wiele uzdrowień oczywiście. W XVII wieku mieli troszeczkę problemów, gdyż przez zastosowanie tego amuletu młoda dziewczyna została spalona na stosie, ale Lockhartowie byli, za czary oczywiście, ale Lockhartowie byli dosyć wysoko sytuowani, byli bogaci, więc tam akurat Lockhartowi żadnemu nigdy włos z głowy nie spadł. Ale nawet na przełomie XVII i XVIII wieku miasto Newcastle wypożyczyło w zastaw, dając pieniądze, ogromną kwotę pieniędzy od Lockhartów, wypożyczyło ten talizman, tego pensa, to jest w ogóle moneta Edwarda I, czyli jeszcze XIII-wieczna, wypożyczyła w celu przepędzenia zarazy z miasta i uznali, bo zaraza rzeczywiście ustąpiła, uznali, że talizman jest bardzo skuteczny i chcieli wykupić go od rodziny Lockhartów. Lockhartowie się nie zgodzili na to i Newcastle się musiało tylko obejść smakiem. To jest taki, tak jak widać na fotografii, mała moneta srebrna, pensowa, mocno wytarta, z wprawionym kamieniem w kolorze burgunda, jakiś tak, być może jest to granat, nie udało mi się znaleźć informacji, jakiego rodzaju to jest kamień. Ale jeszcze w XVIII wieku przechodził trochę pomalutku ten talizman do popkultury. Już w wieku XIX Sir Walter Scott napisał taką powieść The Talisman, czyli po prostu talizman, której kanwą był właśnie ten obiekt magiczny. Ale dla zdrowia numizmaty to nie tylko pojedyncze obiekty, bo to jest jakby pojedyncza moneta niepowtarzalna z taką właśnie bardzo indywidualną historią. Ale monety coś mogły zrobić w wierzeniach naszych przodków dla zdrowia, nie tylko właśnie takie pojedyncze, ale też całe grupy monet.
I tutaj przedstawiam na fotografii Państwu złotą monetę, również angielską, znowu jesteśmy w Anglii, ale wierzenia dotyczyły, krążące dookoła tej monety, były obecne w całej Europie. Ponieważ od czasów już starożytnych wierzono, że władcy, a władza królewska płynie od Boga, że władcy dysponują mocą uzdrawiającą. I w późnym średniowieczu te wierzenia troszeczkę migrowały na numizmatykę. Ale też się ograniczała władza uzdrawiająca w opinii ludu. Tak jak kiedyś mogli uzdrawiać wszystko, tak w późnym średniowieczu uważano, że już tylko skrufuły, czyli zapalenie, gruźlicze zapalenie węzłów chłonnych mogli królowie leczyć. No ale królowie też nie mieli czasu, żeby objeżdżać swoich wielkich państw i wszystkich, prawda, dotykać nie mieli też ochoty, więc to pewnie też stało za migrowaniem tych wierzeń na monety. Więc starali się leczyć poprzez rozdawanie monet. I tutaj okazuje się, że nie wszystkie monety dawane przez króla miały równą moc. Największą moc w opinii Anglików miały właśnie monety takie jak ta, to jest Angel, czyli Anioł. Oczywiście nazwa się bierze od wizerunku na awersie, na którym widzimy Archanioła Michała, który zabija smoka, zabija szatana. Jest to moneta Edwarda VIII. I tutaj z jednej strony jest to właśnie pośrednik tego leczącego dotyku króla. Jest też na monecie imię królewskie, co jest bardzo istotne w tym przypadku. No i właśnie też wizerunek samego archanioła Michała zabijającego smoka. Jest to taki symbol zwycięstwa nad złem, czyli chorobą. I tego typu monety były rozdawane właśnie osobom chorym. W dodatku złoto, czyli sam metal, również taki osnuty pewnymi wierzeniami o podłożu magicznym. I do XVIII wieku, tak naprawdę do początku XVIII wieku w Anglii monarchowie rozdawali właśnie monety w celu leczenia skrupułów. Kolejna moneta i troszeczkę inna funkcja, ponieważ moneta nie musi być tak jak ta poprzednia lekiem, może być środkiem ochronnym. Może pełnić rolę medalika, bo też wiele medalików tak naprawdę miało swoje pierwowzory numizmatyczne, monetarne. Bo jak łatwiej zrobić medalik niż po prostu monetę z wizerunkiem krzyża, przedziurawić u góry i już mamy medalik. I tutaj mamy halesz ze Szwabii, halesz miasta Halle i szczególną uczcią był otaczany krzyż, który widzimy na tej monecie. Krzyż bardzo charakterystyczny, o takich rozdwojonych końcówkach ramion i między tymi rozdwojonymi końcówkami ramion znajdują się kule. I wierzono, że taki amulet w postaci tej monety, już generalnie w południowych Niemczech, w zachodnich Niemczech, wiele osób na co dzień jeden egzemplarz zawsze ze sobą miało, że ta moneta i ten krzyż chronią przed wszelkiego rodzaju chorobami, chronią przed wypadkami oraz wierzono, że dzieci albo nie płaczą, albo mniej płaczą, jak mają przy sobie taką monetę, więc również robiono im dziurki, zawieszano dzieciom na szyjach i wtedy dzieci były ciągle szczęśliwe. Bardzo podobna historia. Tutaj mamy monety z wizerunkiem Agnus Dei, Baranka Bożego. To jest akurat bardzo ciekawy kształt, to jest klipa, bardzo malutka moneta, to jest 1/4 dukata. Więc moneta tak między 0,8 i 0,9 grama ważąca. Widać, że ta w środku właśnie została przerobiona na medalik. Ktoś dolutował do niej uszko i pełniła rolę medalika. Ta zewnętrzna w bardzo ładnym stanie zachowania. I wierzono, że monety z wizerunkiem Baranka Bożego są bardzo dobrym lekiem na wszelkiego rodzaju ból. Szczególnie ból głowy, ból zębów. I tutaj nie tylko noszono je jako talizmany, ale również spiłowywano je i te opiłki mieszano z ciepłą wodą i pito jako lekarstwo. I podobno świetne właśnie głowy. Podobna historia z tą monetą, to jest już bardzo nam bliska
bliska historia numizmatyczna, ponieważ jest to grosz wrocławski z końca XV wieku, grosz Macieja Korwina z wizerunkiem świętego Jana Chrzciciela trzymającego i tutaj też baranka Bożego. I te monety też były spiłowywane, mieszane z wodą i zażywane jako lekarstwa. I generalnie wiele monet noszących wizerunki świętych właśnie w ten sposób były kiedyś traktowane. I kolejny numizmat o troszkę innej historii, bo tak jak wcześniej żeśmy widzieli, numizmaty mogły być nośnikiem mocy królewskiej uzdrawiającej. Mogą być pełnić taką właśnie rolę jakąś uzdrawiającą czy ochronną dzięki temu, że na nich się znajdują określone wizerunki. A tutaj nie mamy z tym do czynienia. To jest zupełnie inny przypadek. Nie mamy tutaj żadnych w zasadzie wizerunków świętych, a też z tą władzą królewską tutaj troszeczkę krucho, ponieważ jest to moneta Józefa Bonaparte, brata Napoleona Bonaparte, który był takim uzurpatorem w Hiszpanii wówczas. Jest to moneta o nominale 8 maravedis. Generalnie wszystkie monety bite z brązu pod stemplem Józefa Bonapartego były bite z przetopionych dzwonów kościelnych. I tutaj ta magia dzwonu kościelnego poprzez metal została przeniesiona na monetę. I zwróćmy też uwagę, że to nie są takie stare monety, to jest 1810 rok. Te wierzenia trwały aż do XX wieku w Hiszpanii. Kiedy ktoś chorował, specjalnie posyłano, bo te monety są też dosyć rzadkie, posyłano do kogoś, kto taką monetę miał i dzięki jakimś znajomościom można było ją pozyskać i skorzystać z jej uzdrawiających mocy. Pamiętajmy, że od starożytności w zasadzie dzwony są uważane i dźwięk dzwonu jest uważany za czynnik odstraszający zło, ale też właśnie jako zło można rozumieć chorobę, więc przepędzający zarazy na przykład. I tutaj sam metal jest nosinikiem tej mocy magicznej, można powiedzieć. No i nie da się tak naprawdę niczego powiedzieć o zastosowaniu monet w medycynie, nie poruszając tematu monet dalekowschodnich. Tak naprawdę te wierzenia są obecne na całym świecie, ale nie mamy dzisiaj ani nie mamy czasu, żeby sobie tak spacerować po krajach i kontynentach, więc skupmy się na Chinach i Japonii. I tutaj, jeśli chodzi o Chiny, to dwa rodzaje zastosowania monet można wymienić, ponieważ Chińczycy wierzyli, i zresztą do dzisiaj też częściowo wierzą, że generalnie monety wszystkie stare mają właściwości magiczne i mają właściwości lecznicze. Polecano monety szczególnie starsze niż 500 lat, te miały najwyższe właściwości lecznicze, a wśród tych monet wymieniono również poszczególne rodzaje, które miały szczególne właściwości w konkretnych przypadkach. I tutaj moneta z inskrypcją Kailuan Tong Bao, jest to moneta też cesarza Gaozu z dynastii Tang, Chińczycy odlewali monetę, więc odlano między 621 a 626 rokiem naszej ery. Podobno świetne remedium na złamania, pęknięcia kości, ale właśnie dwa zastosowania były takich monet. Po pierwsze, Chińczycy robili z nich napary, albo zalewali monety czosnkiem, albo gotowali je po prostu w wodzie i pili tą wodę ciepłą, albo stosowali te monety jako narzędzie medyczne. Narzędzie stosowane w ten sposób, że chorego smarowano jakimiś olejkami, po czym monety wykorzystywano jako takie skrobaki. Generalnie pociągano nimi z góry do dołu, co się nazywa w akupunkturze meridiany, jakieś takie linie. Słabo się na tym znam, więc nie będę w to brnął. W każdym razie wzdłuż tych meridian pociągano tymi monetami po to, żeby monetę wygnać z ciała. I te monety, tak jak wspomniałem, ich zastosowanie tak naprawdę trwa po dziś dzień. Kolejną monetą, bardzo podobną, bo też wizualnie nawet znaki są bardzo, bardzo zbliżone do poprzedniej, jest moneta z napisem Zhou Yuan Tong Bao i została ona odlana przez rzemieślników w czasach dynastii, później dynastii Zhou,
przez Xizonga cesarza między 955 a 959 rokiem. Była w kulturze chińskiej tylko jedna moneta, jeden numizmat, który nie był zalecany do celów leczniczych, i to są monety w kształcie noża z czasów dynastii Zhou, czyli z dzisiejszej naszej perspektywy emitowane około 2,5 tysiąca lat temu, ale w Chinach ich produkowano tyle, że dotrwało tak naprawdę dużej liczby do naszych czasów. Nie zalecano ich stosowania, po pierwsze ze względu na kształt, ponieważ nóż nie służy do leczenia. One są jednak w kształcie noża i to był zabieg celowy, bo to był taki środek protopieniężny poprzedzający powstanie tego pieniądza w wymianie lokalnej. To był po prostu nóż, więc nawiązywano później kształtem do tego przedmiotu. Więc nóż służy raczej do zabijania niż do leczenia, dlatego takie symboliczne odejście od tego rodzaju monety. A można też znaleźć pewne takie usprawiedliwienie logiczne niestosowania akurat tego numizmatu, ponieważ ten numizmat jest wykonany w około 50% z ołowiu, więc na pewno dobrze na zdrowie żadne picie naparów nie robi z czegoś takiego. Chociaż generalnie wiele numizmatów chińskich zawiera połowę tablicy Mendelejewa i na pewno to za dobrze generalnie nie robi. Jesteśmy niedaleko, przemieściliśmy się w zasadzie za Morze Chińskie do Japonii. Japonia przejęła, jak widać, pewną tradycję, jeśli chodzi o wygląd pieniądza od Chińczyków. Zresztą nie tylko kultura chińska miała ogromny wpływ na kulturę japońską. I jest to moneta, ta przedstawiona na fotografiach, moneta emitowana po roku 1668 przez kolejnych 16 lat, a powstała ona w ten sposób, że w 1662 roku miało miejsce potężne trzęsienie ziemi, które szczególnie dotknęło okolic Tokio, i na przedmieściach Tokio znajduje się taka wioska Kameido, i w tej wsi Kameido była świątynia buddyjska, i w tej świątyni znajdował się posąg Daibutsu, czyli wielkiego Buddy. Trzęsienie ziemi wywróciło ten posąg o ogromnej masie, ale jednak wiadomo, odlew pusty w środku uległ nieodwracalnym uszkodzeniom i za to postanowiono go przetopić na monety. Został przetopiony, wykonano niecałe 2 miliony egzemplarzy monet takich jak ta prezentowana na fotografii. Zresztą ja tutaj tych monet troszeczkę mam, wielka szkoda, że jesteśmy w tak małym gronie i nie możemy tych monet pooglądać, ale przynajmniej wielkość Państwu mogę zaprezentować. Jest to moneta około 2 cm średnicy. I znowu tutaj podobnie jak w przypadku tych monet chińskich, które zostały wykonane z posągu Buddy, wierzenia skupiły się dookoła tego właśnie, skąd pochodził ten metal. To, że to był właśnie ten bardzo czczony posąg wielkiego Buddy, sprawiło, że monety te były otaczane wielką atencją, były poszukiwane, wychwytywane z obiegu. I w XIX wieku i na początku XX wieku masowo przerabiane na ustniki do fajek, ponieważ wierzono, że jest to stuprocentowo sprawdzony lek, który zapobiega, w zasadzie lek, może nie tyle lek, co ochrona od wszelkiego rodzaju nowotworów powodowanych przez palenie tytoniu. I znowu wracamy do Europy, ale w czasie będziemy bardzo daleko. Na monetach rzymskich i greckich bardzo często pojawiają się rozmaite symbole dotyczące zdrowia. Przede wszystkim są to bóstwa. Mamy Apollina, Apollo występuje na monetach w czasach spokojnych jako patron mus, w czasach zarazy występuje właśnie jako Apollo uzdrowiciel. Mamy Asklepiosa, najczęściej przedstawionego w postaci węża, patrona lekarzy i medycyny. Mamy też rozmaite inne bóstwa właśnie wspomagające ochronę zdrowia. I najczęściej te bóstwa były przedstawiane na monetach w latach zarazy. Były takim przebłaganiem bóstw
przebłaganie bóstw właśnie za odzyskanie zdrowia. I tutaj pokazuję Państwu medal wybity przez Antoninusa Piusa w 150 roku naszej ery. Medal, który na wersie nosi po piersie cesarza, ale na rewersie bardzo skomplikowaną scenę, która tak na pierwszy rzut oka jest niezwykle chaotyczna. A przedstawia taki mit opisany przez Opidiusza w Metamorfozach. Mit o tym, jak Asklepios podróżował z Epidauros na rzekę, na wyspę na Tybrze w celu uzdrowienia jej mieszkańców. I widzimy właśnie tutaj taki, można powiedzieć, że pierwszy komiks, ponieważ mamy przedstawiony, chociaż może Egipcjanie robili pierwsze komiksy, ale tutaj mamy również taki bardzo stary komiks. Opowiedziana jest na monecie cała historia. Widzimy galerę przepływającą pod mostem. Po długim mostu widać takiego malutkiego sternika tego statku. Być może tutaj chodzi o osobę cesarza. Ten sternik to cesarz, który wiezie ratunek od zarazy swoim poddanym. Na dziobie tej galery widzimy właśnie takiego skręcącego węża, czyli Asklepiosa. On unosi głowę w stronę zabudowań. To jest właśnie ta wyspa na Tybrze, czy też tutaj taka alegoria Rzymu. A z kolei ten mężczyzna leżący w dole, tak nogi podkładający pod galerę, to jest personifikacja Tybru. Zazwyczaj Rzymianie posługiwali się właśnie tego typu personifikacjami, więc nie ma tutaj nic dziwnego, że tam nie ma jakiejś takiej pokręconej linii symbolizującej rzekę, a jest właśnie taka osoba leżąca. On bardzo słabo to jest widoczne, ale trzyma pod lewą ręką ster okrętu, który jest też takim sygnałem, że jest to personifikacja rzeki. I to jest w zasadzie ostatni mówimy, taki mam Państwu dzisiaj do pokazania. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak Państwo widzieliście, te wierzenia w magiczną moc uzdrawiającą monety nie są ograniczone do jakichś konkretnych miejsc, a występują w zasadzie pod wszystkimi szerokościami geograficznymi. I jakbyśmy się skupili na Afryce, to też byśmy takie wierzenia znaleźli. Jakbyśmy poszukali czegoś w Azji Środkowej, to również bez żadnego problemu. To samo dotyczy dowolnego kontynentu i dowolnego miejsca na świecie. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Bardzo pięknie dziękujemy. Piotr Ziołek, kierownik Muzeum Historycznego w Białymstoku. Ciekawie, bardzo opowiedział, przeniósł nas w czasy starożytne i w ogranicze medycyny, monet. My oczywiście nie zalecamy próbowania leczenia i nadważania na paru z tym, że monet Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kształci na 16 kierunkach medycznych i polecamy korzystanie z naszych instytutów usług i więcej zaangażowania. Bardzo dziękuję.